Witam serdecznie. Nazywam się Bartek Wrobek. Miałem zaszczyt fotografować listopadowy ślub Edyty i Marcina w czasie pandemii. No to zaczynamy. Tu jest akurat pierwsze zdjęcie w smogu śląskim, ale ono jest tak naprawdę ostatnim zdjęciem, więc do niego wrócimy na samym końcu, a chciałbym opowiedzieć właśnie historię miłości, historię wsparcia, rodziny, przyjaciół, towarzyszenia młodym zakochanym, którzy chcą budować małżeństwo. No to zaczynamy od samego ranka. Wszystko zaczęło się w domu u siostry młodej pani Moniki i Piotrka, jej męża. Tam właśnie zobaczyłem piękny i dobrze, bardzo ładnie pachnący bukiet. Od razu też wykorzystałem ten bukiet do zrobienia zdjęć obrączek i pierścienka zaręczynowego Edyty. No i były przygotowania. Tu takie trochę nietypowe zdjęcie z przygotowań. Edyta jest tutaj w prawym dolnym rogu, właściwie fragment jej twarzy, który właśnie ma malowane usta. Czasami takie odjechane te zdjęcia powstają. Ale za chwilę już ją coraz bardziej widać, coraz lepiej. To jest odbicie w lusterku. I betonowanie twarzy, utrwalanie, żeby makijaż nie spłynął. Fajne są te chmury tych różnych aerozoli. Podoba mi się to zawsze. Staram się jakoś podświetlić, czy naturalnym światłem, czy lampą błyskową, i robi niezły efekt. I tu już gotowa Edytka, przeszczęśliwa, zadowolona, całkiem spokojna. Wskoczyła w swój na AliExpressie zamówiony ileś miesięcy wcześniej szlafroczek młodej pani, narzeczonej w zasadzie, i wyciągała suknię. Jak już suknię wyciągnęła, to poszła zjeść kanapkę, no bo przecież wiadomo, że nie można być głodnym w dniu ślubiu. A siostra Monika, widzę, że się tam śmiała, chyba coś przed lustrem stoi, coś pewnie poprawiała. Marcin z Piotrkiem zakładali spinki, a to wszystko się działo tuż po święcie narodowym, więc dlatego na osiedlu była jeszcze flaga i tu tak fajnie widać, gdzie to się wszystko toczy, a toczyło się w Katowicach właśnie u siostry i szwagra od Moniki, od Edytki. Tu zdjęcie, kiedy Marcin już bierze się za zakładanie muszki, a Edyta wybiera się do ubierania sukni. No właśnie, tu jeszcze piękne odbicie w stoliku, złotym. I chłopaki no, dali radę prawie, że założyć muszkę, a w tym samym czasie Edyta już zdążyła wskoczyć w suknię. Nieprawdopodobne tempo. I to jest jedno z moich ulubionych zdjęć, kiedy z taką miłością i spokojem patrzy się prosto na swojego narzeczonego jeszcze, który właśnie ma zapinaną muszkę. Strasznie mi się podoba. Po prostu wyszła tutaj idealnie. Marcin właśnie, a to z perspektywy Edyty, tak właśnie mniej więcej musiał wyglądać. Też spokój, pełen spokój w oczach. Edyta jeszcze się poperfumowała i siostrzyczki pomogły jej założyć kolczyki, bransoletkę. Nie ma to jak mieć dwie takie fajne siostry. Naprawdę super sprawa. Było tak radośnie i zero problemów. Siostry pomogły suknię wyprostować, zrobiliśmy zdjęcie z nimi oczywiście, nie jedno. No i jeszcze bukiet w rękach. No i była chwila na porteciki, także piękny portret Edyty. I jeszcze z pełnym uśmiechem. I w tym czasie, kiedy robiłem jej portrety, to Marcin myślał, że go nie widzę. Miał jeszcze wkładaną poszetkę, jak widzę, że Piotrek trzyma tą poszetkę w rękach. I tu to jest właśnie fajne, bo takie zdjęcia pokazują, że autentycznie facet jest no, zakochany w tej swojej kobiecie i patrzy na nią z miłością. No to jest naprawdę super. Jest nią zainteresowany, jest ona dla niego ważna. Takie zdjęcia, no niby się nic nie dzieje, takie niby wszystko, niby robię portret, a tu zupełnie coś innego powstaje. Drugie takie zdjęcie to siostry Kasi, która nie chciała być gdzieś tam w tle, w kadrach, jak robiliśmy portrety, więc grzecznie się schowała, usiadła na łóżeczku, drzwi przymknęła, żeby nie przeszkadzać. Jak to zobaczyłem, to po prostu super. Bardzo mi się to spodobało. A potem się okazało, że Kasia na weselu rządziła i w kuchni, w tym sensie, że usługiwała, przynosiła, także no niesamowite. To było fajne dla mnie też zobaczyć taką siostrę w akcji. Edytka poprawia sobie jeszcze usta,
No i tutaj cały pokój widać. Dziewczyny walczą z suknią, poprawiają, dopinają ostatnie guziki, a Piotrek zastanawia się, który kwiatek będzie lepiej pasował Marcinowi. No i znowu kolejne fajne zdjęcie, które pokazuje tą radość i to szczęście. Takie totalne. Portret Marcina. Oczywiście też nie może być bez portretu. No i fotka w odbiciu w lustrze buziaczek. A jeszcze takie zdjęcie, które pokazuje i gospodarzy, i ma tą parę. I to też jedno z moich ulubionych zdjęć, takie właśnie autentyczne, nie do powtórzenia, nie do zagrania, nie do wymyślenia w ogóle. Ta mina do Marcina jest bezcenna, jak jest miziane po buzi, kiedy tam mówi, no w końcu się ogoliłeś. Super moment. To jeszcze taka czułość i portreciki. Piękne brązowe oczy, cudowne. I piękne niebieskie oczy. Jeszcze fotka w salonie i znów to spojrzenie, pełna radość. Tego się nie da udać, tego się nie da zagrać. Po prostu albo się ludzie kochają i na siebie patrzą z miłością, albo nie. No i to jest właśnie najfajniejsze w tej mojej pracy, że w dniu ślubu to zazwyczaj się jednak kochają. I tutaj cały blok widać, gdzie było mieszkanie Moniki i Piotrka, w którym były przygotowania i Piotrek użyczył swojej Astry do zawiezienia ich do ślubu. Oczywiście, no, stanęliśmy na chwilkę w krzaczorach, no bo fajnie było zrobić parę zdjęć, to jednak przed ślubem jedna szansa, bo potem już było zimniej i ciemniej. No więc, mimo że już jest ponad połowa listopada, to jeszcze udało nam się trochę tych kolorów jesiennych złapać. I Edytka mogła zatańczyć swobodnie na trawniku, pod lasem, na łączce, nacieszyć się suknią, chociaż tyle, bo wesela przecież miało nie być i nie było. Marcin sportretowany też, zadowolony, wyluzowany. Niestety wiało trochę, więc szybciutko musieliśmy zmykać, ale jadąc po drodze do Kobiura z Katowic znaleźliśmy moment, kiedy wyszło słońce na chwilę i taką drogę boczną jakąś w lesie, więc było zupełnie zacisznie, cichutko i też cieplutko. Także mogliśmy jeszcze na kilka minut wyskoczyć, zrobić parę fotek i buziaczek. Udało się. Naprawdę to wszystko wygląda lepiej, jak słońce wychodzi. Jeszcze portreciki. I już nie pod światło, tylko ze światłem. Też bardzo mi się podoba taki klimat. Naprawdę to światełko takie cieplutkie, jesienne, delikatne i detaliki. Koronki, bransoletka, pierścionek, mucha. I jeszcze pod słońce foteczka. I ze słońcem. Naprawdę to światło było niesamowite, się też zmieniało. I dojechaliśmy w ten sposób do Kobiura. Udało nam się. Byliśmy z zapasem, więc jak tylko się pojawili goście, a Edyta z Marcinem wyskoczyli z samochodu, to zrobiliśmy z nimi. A ta radość jest niesamowita. Jak ja to lubię. To zrobiliśmy zdjęcie z mamą, jedną, drugą, z gośćmi i błogosławieństwo mamusi jednej i drugiej. No, jakie to jest ważne, żeby mamy też były. I weszliśmy do kościoła. Tu nam się w Kobiurze udało, bo było dosyć ciepło. Czasami w kościołach jest przeraźliwie zimno, ale nie tym razem. Gosia przeczytała pierwsze czytanie i zaśpiewała psalm. Z Gosią się znamy już od paru lat, więc dzięki niej chyba miałem zaszczyt fotografować śluby Edyty Marcina, także dzięki Gosia. No i piękne spojrzenie Edyty na Marcina. To jest właśnie to, co lubię w tej fotografii ślubnej bardzo, bardzo, bardzo. I goście weselni. Przed przysięgą poprosiliśmy Ducha Stworzyciela, żeby obdarzył swoją łaską serca, które raczył stworzyć. No i w takim duchu miłości Marcin złożył przysięgę Edycie, obiecał jej co nieco. Jak widać, ze spokojem w oczach to przyjmowała. Później on przyjmował ze spokojem to, co obiecywała Edyta. Bardzo lubię te spojrzenia, naprawdę takie totalne skupienie na sobie. Widać tutaj całkowite zaufanie. Jeszcze stuła zawiązana i błogosławieństwo. Teraz już są małżeństwem, wymienili się jeszcze obrączkami.
podpisali stosowne dokumenty na ołtarzu przy dźwiękach skrzypiec. Nie pamiętam wtedy, czy to była Ave Maria, czy coś innego, ale było pięknie. No i oczywiście Edytka, jak tylko usiadła, musiała zobaczyć tę obrączkę na swoim palcu. Skupienie na modlitwie i przyjęcie ciała i krwi Pana Jezusa. Chwila zadumy, chwila modlitwy. Ach, ta obrączka jest jak magnes, przyciąga wzrok. Ale Marcin bardziej niż obrączką, to się swoją świeżą żoną interesował i słusznie. I błogosławieństwo końcowe na ołtarz. No, a tak mniej więcej wygląda z perspektywy zakrystii ołtarza, cały kościół w kobiurze. No i młodzi mogli wyjść już jako małżeństwo. A tu przyjaciele, którzy dopisali, złożyli im życzenia w maseczkach. Niektórzy nawet całkiem duże prezenty przynieśli. Żółwiki poprzybijali, ale było radośnie. Nawet takie maleństwa przyszły z rodzicami. A to już w domu, już dojechaliśmy do góry i tam w domu oczywiście Kasia rządziła. Sprzątała po obiedzie do zmywary, przynosiła. Tak samo mama, właśnie wszyscy już tam śmieją się, siedzą, żartują, a mama dopiero je, bo wcześniej przygotowywała, pomagała. I piękna, też jedno z moich ulubionych zdjęć z tortem, na którym płoną już te race. I tutaj Edyta z czegoś się śmieje, widzę, że Janek i wujek też ma humor. Wujek robił zdjęcia, więc na komórce patrzy, czy wyszło, czy nie wyszło gdzieś w tle, ale widać po prostu ten klimat imprezy. No i za chwilę już wstali, już udało się im odpalić komórki, żeby nakręcić ten moment. Śpiewali 100 lat. Także fajnie, że było tak radośnie. Młodzi pokroili torta, no i się nakarmili, a potem podzielili gości. I oczywiście toasty były. Jak widać, nie wszyscy, niektórzy się krzywili, a inni pili, i było dobrze. Jak już się ściemniło, to wyszliśmy jeszcze na chwilę, była taka mgiełka albo smok, trudno powiedzieć, co to było. I wykorzystaliśmy na ogródku Marcina i Edyty, zrobiliśmy kilka zdjęć, które właśnie też pokazują ten klimat, tą radość w ich oczach. Bardzo mi się to podoba. No i właśnie to zdjęcie ostatnie. Od tyłu podświetlone. Bardzo łatwo je zrobić. Wystarczy dać lampę błyskową za młodą parę, wyzwolić ją zdalnie i w zasadzie jest gotowe. Natomiast można też użyć samochodu albo jakiegokolwiek innego źródła światła. Jeżeli ktoś nie ma takiej lampy błyskowej z wyzwalaczem, wystarczy odrobina mgły i musi się to światło schować za modelem czy modelami. I wtedy właśnie są takie fajne efekty. Tutaj mgiełki czy tego smogu nie było za dużo, więc tak troszeczkę tylko widać, ale czasami naprawdę jak jest gęsto, to jest jeszcze fajniej. W każdym razie tak jest i tak wyszło super, udało się. Nawet w czasie pandemii można na 20 osób zrobić małą imprezkę w domu. Z tego co ja mówię, to było bardzo fajnie, więc chyba nie ma co czekać. To już wszystko od Was zależy, czy będziecie się urobili teraz, czy będziecie czekali, aż pandemia się skończy. Ale jeżeli chcecie ze sobą być, to a macie w sercu wiarę, to myślę, że warto się pobierać, nie bez względu na okoliczności. Bardzo serdecznie dziękuję. No i do zobaczenia przy okazji kolejnej historii miłości, radości, kolejnego ślubu. Na razie.